Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest pani Krystyna Janda. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry. Już po wakacjach? O, dawno. A czy pani jest, że tak powiem, polska czy włoska wakacyjnie? Tym razem francuskie. Tak? Tak, ale byłam i w Polsce. Ma pani jakiś ulubiony kierunek w Polsce? Sopot. Jeszcze do Sopotu. Jest tam znośnie, uwielbiam Sopot po wakacjach, ale w trakcie ciężko chyba. Znaczy nie, ja nie jeszcze w sezonie, jeszcze poza sezonem, właściwie cały rok, a w sezonie. Pani Krystyno, niestety mamy tyle lat, że nawet pamiętamy 31 sierpnia 80 roku. Pamięta pani? Pamiętam. I jak to było? Co pani pamięta? Szczegółów nie pamiętam. Wreszcie pamiętam pierwsze wolne wybory. A jak pani... Pamięta pani, jak zobaczyła pani po raz pierwszy gościa z tym wielkim długopisem? Tak, znaczy mój problem był taki, że ja byłam cały czas na Węgrzech i kręciłam film Mefisto. Wszyscy dookoła mnie mówili, że coś się w Polsce dzieje. I w pewnym momencie To zabawne o tyle, że ja w tych dniach w sierpniu też akurat byłem tyle, że na wakacjach nad Balatonem. I codziennie słuchaliśmy Wolnej Europy, więc pamiętam, że Wolna Europa mówi, że jest taki robotnik, nazywa się Lech Wałęsa, że on stoi na czele strajku, potem w kolejnych dniach mówią, że ten Lech Wałęsa to już jest na okładce Time'u i Newsweeka, czyli w tydzień stał się osobą sławną na całym świecie. No i potem nagle widzimy widzę tego Lecha Wałęsę z tym monstrualnym długopisem i z tym różańcem. Taki byłem troszeczkę zakłopotany, muszę powiedzieć. A ja miałam chyba jeszcze większy problem, ponieważ nagle dowiedziałam się, że produkcja filmu nie pozwala mi jechać do Polski. Nie wiedziałam dlaczego. Po czym przyjechał Brandauer, który grał główną rolę z Wiednia. Grał Mefisto, prawda? Tak, z Wiednia i powiedział do mnie, jakiś agent ruski u was zdobywa władzę. Ja mówię, ale dlaczego agent? Nazywa się Walesa i jest, ja mówię, to jest niemożliwe i pamiętam, że się od razu pokłóciliśmy. Ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, ale na wszelki wypadek się kłóciłam. Po czym obudził mnie przed zdjęciami jakiś szum na ulicy i potem się okazało, że idzie demonstracja pod pomnik Mickiewicza i że to demonstracja związana z tym, co się w Polsce dzieje. I że oni nam cudzysłów serce oddają tak jak my im krew w 56, tak? Tak, dokładnie. Ale w tej demonstracji szli Polacy, szło dużo Polaków, krzyczeli po polsku zresztą i ja się wtedy pamiętam, że w hotelu zbiegłam na dół i dołączyłam do tej demonstracji, ale potem szybko musiałam jechać na plan. Wiem tylko, że krzyczeli, że to jakieś było wielkie zamieszanie, że spotkałam Marka Walczewskiego nagle na tej demonstracji w tym Budapeszcie. I on krzyczał coś niesamowite, niesamowite. I ja dopiero później, kilka dni później dowiedziałam się tak naprawdę o co chodzi, ale nawet nie znałam dobrze nazwiska. Czyli zabawne byłoby, że dzisiaj ktoś, jakiś dyżurny pisowiec powiedziałby, że nie powiedziałby Brandauer, ale powiedziałby w sprawie Wałęsy, Mefisto miał rację. Ale okazało się, że ja miałam lepsze przeczucie, że to niemożliwe, że to nie może być prawda. Także wtedy, ja miałam od razu. Nie mogła w pani wpaść na to, że tego agenta cudzysłów wkrótce pani nie tylko pozna, co więcej, on będzie pani świadkiem na moim ślubie filmowym, tak? Tak. I że Andrzej Wajda wpisze panią i w historię filmu, i w historię kultury i historię Polski, bo to się ładnie wszystko rozrosło, prawda? Tak, już natychmiast później po powrocie wiedziałam, że będzie kręcony, że zaczynamy zdjęcia. Kiedy była decyzja o człowieku z żelaza? Bardzo szybko, dlatego że pamiętam, że zdjęcia się zaczęły w grudniu. Porozumienia sierpniowe zostały podpisane i po czym myśmy właściwie w listopadzie, bardzo krótki okres przygotowawczy i weszliśmy w zdjęcia,
i kręciliśmy zimą, lato. Wszyscy chodziliśmy w letnich rzeczach, jedliśmy lody, żeby na mnie nie szła para z ust, żebyśmy, ponieważ Andrzej miał przeczucie, że to się za chwilę może skończyć. To znaczy, że ten moment wolności, że ten moment jakiejś cudownej zmiany może za chwilę się skończyć. Miał to przeczucie i robiliśmy jak najszybciej. Postanowiliśmy... Ten karnawał nie może potrwać, co okazało się w jakimś sensie prawdziwe. Tak, jak potem mówiono, te 7 miesięcy anarchii. A nie miała pani poczucia strachu trochę, że trochę może za krótki jest ten czas, żeby złapać dystans i znaczy, że to się zamienić, że to może się znaleźć, zamienić nie w artyzm i w kino, tylko w filmową publicystykę. Nie, znaczy na tego rodzaju, wszyscy mieli wątpliwości, ale dotyczące tylko i wyłącznie interpretacji tak niedawno dziejącej się historii. To znaczy cały czas to nie były moje problemy, to były problemy Andrzeja Wajdy, który po prostu wziął odpowiedzialność za to, żeby zrobić historyczny film w tak niedalekiej odległości od historii, która się stała, ale jak słusznie uważał w pewnym momencie, powiedział, słuchajcie, artysta ma prawo do interpretacji zdarzeń i róbmy tak, jak czujemy. Mimo to żyliśmy wcale pod presją na tym planie filmowym, ponieważ zatrzymali nas robotnicy, zasłaniali kamerę, mu jeżeli skłamiecie, krzyczeli, to będziecie wisieć tu na latarniach. No to była naprawdę presja. Andrzej Wajda codziennie odbywa jakieś dziesiątki rozmów z ludźmi ze strajku, z przywódcami strajku, ze Szczecina, z przywódcami strajku. Starał się sam jakoś szybko zorientować, ponieważ ten scenariusz był na gorąco pisany. Właściwie prawie jak dokument wszystko się działo. Także nocami oni pisali jakieś dialogi, jakieś sceny, przychodzili nowi ludzie, na planie otwierali koszulę, pokazywali serię strzałów, którą dostał idąc do stoczni, tak? Pokazywali ze złota zrobione znaczki Solidarność. To było wtedy bardzo, bardzo takie en vogue, żeby jakby podkreślić te nadzieje, czy podkreślić wiarę w to, że Solidarność może nas wyzwolić i uratować. Robili ten napis ze złota. Myśmy to wszystko obserwowali, to były takie emocje nieprawdopodobne zupełnie. A czy scenariusz Człowieka z marmuru, który był fantastyczny, czy potem nie miała pani myśli, że może poszło to trochę w stronę czegoś nieautentycznego przy Człowieku z żelazem, bo nagle ta dziewczyna z filmówki, która biega po Gdańsku, szuka tego syna Birkuta, po czym jeszcze oczywiście się zakochują. Czy to nie było zbyt melodramatycznego w sensie, że dziewczyna z filmówki, chłopak, robotnik, czy to miało być ilustracją tej nagłej wybuchu wielkiej miłości między polską inteligencją a klasą robotniczą? Nie, to mi w ogóle nie przyszło do głowy. Mieliśmy inne problemy. To znaczy ja miałam problem taki, że chciałam wejść do stoczni w filmie jako Agnieszka na strajk. Andrzej mi nie pozwalał. Powiedział, kobieta musi zostać w domu i bronić podstawowej komórki. To się nazywa Wajda stanął na straży patriarchatu, tak? Tak. Powiedział, musisz być w ciąży, rodzić dziecko, ciebie do stoczni nie wpuszczam. I nagle okazało się, że nie dostaje czołgów, nie dostaje mundurów, nie dostaje wojska, nie dostaje całego jakby ubezpieczenia filmu i wiele scen, które musiały być nakręcone, znaczy które musiały być w tej opowieści, nie mogą być nakręcone, bo ma do dyspozycji tylko dymy. Może puścić dym i z tektury zrobić kawałek czołgu i w związku z tym powstał pomysł, że mnie wsadzą szybko do więzienia i ja to opowiem, ponieważ nie dało się tego nakręcić. I tam do pani Winkiel będzie przychodził, tak? I tam tak. I wtedy napisano mi, taką miałam karteczkę jak pan, dokładnie, z punktami, które miałam poruszyć. Andrzej zamknął nas w pokoju i cały dzień kręcił improwizowane moje wyznanie, opowieści o tym, co się dzieje. Ja nawet tego przecież nie widziałam, tylko po prostu musiałam to jakoś opowiedzieć, improwizując. I z tej długiej opowieści, 12-godzinnej, Andrzej wybrał to, co zostało w rezultacie w filmie. A potem, jeśli pan chodzi o miłość,
to ja mam tak... To pani chce powiedzieć, nie miała pani problemów, żeby się w Radziwiłłowiczu zakochać? Tak? Nie, nie miałam. Nie miałam, poza tym on był bardzo takim specjalnym robotnikiem. Natomiast powiedziałam Andrzejowi, słuchaj, tak strasznie, to już ci opowiedziałam wszystko, co chciałeś, już ci wszystko zrobiłam, co chciałeś, to teraz zrób dla mnie, że się witamy na dworcu, ale w slow motion. Bo ja kocham efekt slow motion. On powiedział, no tego nie zrobię nawet dla ciebie, ale potem żarty, potem zrobił w takim zwolnionym tempie nasze to przywitanie. Ale to nawet zabawne, że on z tej zwariowanej dziewczyny, która zawsze chodziła z petem w glanach, sformetował panią na potrzeby tego filmu jako matkę Polkę. Tak, ale bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Najważniejsza jest Polska, prawda? Najważniejsza jest Polska. W związku z tym ja musiałam bronić tej podstawowej komórki społecznej. I koniec, nie było ni- i nikogo innego w filmie, kto mógłby to robić. Zresztą do dzisiaj są echa tego, że jakby jak za mało się mówi o kobietach, które wzięły udział wtedy w całym tym strajku i które miały tam bardzo poważną rolę. Andrzej wtedy dla mnie roli tam nie widział. Chociaż niektóre grały tak super ważne role, które potem pani odtwarza już na deskach w teatru, prawda? No to tak, jak mówi pan o Danucie, o żonie Lecha Wałęsy, z którą zresztą w międzyczasie się bardzo zaprzyjaźniłam. Natomiast... A tak żony w międzyczasie w latach 80. czy w czasie robienia Człowieka z żelaza? Nie, później, dużo później, dużo później. Potem jakby ciągle te kontakty gdzieś tam ciągle jednak były. A potem jak poznałam całą historię i zaproponowano mi, żebym zagrała panią Danutę, no to już się zaprzyjaźniłyśmy bardzo, bardzo. Poza tym ja wiedziałam i ona też wiedziała, że... Znaczy, tak powiem, czujecie się tak jako kobiety, lubicie? Tak, ona tak? Pisze do mnie smsy, popija ciepłą wodę małymi łykami, wszystkiego dobrego na urodziny, ja do niej piszę, Danusiu, co robisz? No takie, tak, bardzo to miłe. Natomiast wiedziałyśmy obie, że przecież jej historia jest po prostu pretekstem, żeby w tle opowiedzieć historię, znaczy podmiotem lirycznym jest jednak Polska i Lech Wałęsa. Tak? I Lech Wałęsa. Oni wtedy byli w trudnym momencie, dzisiaj są w dużo lepszym, ale wtedy byli w trudnym momencie. I ja w to weszłam, jakby wkroczyłam w ten, potem premiera. Ja pamiętam, wie pani, jak Lecha, znaczy pani Danuta też była u mnie w programie, ale pamiętam, jak pan Lech był i ja mówię, panie prezydencie, żona osiągała wielki sukces, bestseller, fantastyczna sprzedaż, spotkania autorskie w całej Polsce. On mówi, nie, panie, ja mówię, coś nie tak, panie prezydencie? On mówi, nie, panie, ja się z pisarką nie żeniłem, nie tak miało być. Tak. Nie taka była umowa. Tak. Zresztą Danusia też była zszokowana wszystkim tym. To znaczy jakby starała się w tym wszystkim odnaleźć i bardzo była szczęśliwa, ale tak naprawdę przecież opowiada o czymś naprawdę poważnym, dużo ważniejszym niż tylko jej jakiś jednostkowy los rodziny. Opowiadała o rodzinie wyjątkowej, opowiadała o jej zaplątaniu w wielką politykę, którego się nie spodziewała. I tym, jak musiała się w tym wszystkim odnaleźć. Także mnie to bardzo wzruszało zawsze. Mówiła o tym, że to było nieprawda dar losu, czy trochę przekleństwo do losu? No przekleństwo, tak? Ale to, że to wszystko wytrzymała w tym mieszkanku z sześciorkiem dzieci na łóżkach polowych, które tak były, że jak oni wchodzili na naradę, to nie mogli w ogóle przejść przez... To wszystko to, było to razem. To pani Danuta była szefową tego biznesu tak naprawdę? Szefową i wygoniła... Znaczy szefową biznesu pod tytułem Wałęsowie? No, nie... Lechu mógł sobie rzęd porządzić w Polsce, ale przecież nie w domu, nie? Nie. Tylko, że to było Główne Biuro Solidarności. To mieszkanie, w którym wychowywało się sześcioro dzieci, była kobieta, która musiała te dzieci nakarmić, ubrać, zrobić zakupy. A jeszcze wszyscy ci, którzy przyjeżdżali z całej Polski, mówili, nie mogłaby pani zrobić o 6 rano na przykład jajecznicy, dlatego że ja jadę całą noc. I ona obsługiwała całe to towarzystwo, te dzieci, to wszystko i w pewnym momencie nie wytrzymała tego nerwowo. Trzeba pamiętać, że to mieszkanie bardzo długo było sztabem głównym. I wszyscy palili papierosy, ona protestowała, tupała nogami, mówiła, tu są małe dzieci, ale nikt w ogóle nie zwracał na te rodziny. A pamięta pani swoje pierwsze spotkanie z Lechem?
To już było na planie, prawda? Tak, to było na planie. Przyjechał z panią Anną Walentynowicz. Nie bardzo wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Na potrzeby filmu na moment się pogodzili, tak? Ja nawet nie wiedziałam wtedy, że są pokłóceni. Natomiast... Trzymali kwiatki chyba, pamiętam. Tak, ustawili tak, gdzie Andrzej prosił, zrobili to, co pan Wajda, o co pan Wajda prosił, złożyli nam życzenia i tyle. I odwiózł ich szybko samochód na jakąś naradę, na jakieś zebranie. Oni nie wiedzieli, o co chodzi, myśmy nie wiedzieli, o co chodzi. Na szczęście wiedział Andrzej Wajda. A myśli pan, że Andrzej by o dzisiejszych czasach chciał zrobić film? Ja myślę, że bardzo. Tak? Ja myślę, że bardzo. Tak się złożyło, że w dniu, kiedy Andrzeja zabierano do szpitala, ja wiedziałam, że już jest chory, byłam z nim umówiona na spotkanie. I pojechałam na Żoliborz. To było, przypomnijmy, w roku... No już teraz nie wiem. Ja już nie liczę tych lat, co roku mi ktoś umiera. No, moim zdaniem bardzo niedawno. I podjechałam tam pod dom na Żoliborzu. I już nie mogłam wejść, bo lekarze byli u Andrzeja na górze w sypialni i wysłałam tylko do niego kartkę: Andrzej, czas na czwartego człowieka, no bo rozumiem, że... I z czego miałby być pan? Film o Wałęsie był jakby trzecim człowiekiem, prawda? Czas na czwartego człowieka, dlatego że wtedy nagle się wszystko tak zaczęło wirować. Ja czułam, że to jest taki moment jakiś... A ponieważ Andrzej ciągle mówił, jak poczujecie, że trzeba zrobić kolejny film, to dajcie mi znak. Więc wszyscy przynosiliśmy mu różne pomysły i niestety już nie wrócił ze szpitala. Gdyby Wajda chciał zrobić film o współczesności, to byłby teraz jego podmiotem literacki? Ja myślę, że Andrzej już nie robiłby myślę, że robiłby film o opozycji. Nie o opozycji, tylko o tej drugiej stronie. Czyli o PiSie chciałby to ugryźć. Myślę, że o tym by zrobił film. Chyba mu trochę los Pan Bóg podarowali, trochę oglądanie tego przez ostatnie lata. Bo o ile, na ile go znał, to by go szlak trafiał i by go strasznie to bolało. Ja myślę, że to w ogóle, że my wszyscy to czujemy. To znaczy, że ja należę do tej grupy ludzi, ponieważ jak wiemy, Polska jest oddzielona. Także to w ogóle już nie da się, nie wiem, dalej. Natomiast ja należę do tej grupy, dla której wszystko, co się dzieje, jest jakąś osobistą tragedią. Ja po prostu nie bardzo umiem sobie w ogóle z tym wszystkim poradzić. I myślę, że Andrzej też to tak odczuwał. Także moja konsternacja i takie ciągłe zmieszanie i brak już orientacji w tym, jak jest naprawdę. Ja myślę, że to, co się stało, to znaczy zawsze mówiłam, że propaganda, media są najważniejsze dla władzy, że w ogóle nie ma nic ważniejszego niż posiadanie telewizji, posiadanie mediów, posiadanie prasy. U nas Mefistofeles przejął telewizję, nie? No ale w momencie, kiedy PiS dostał telewizję publiczną, to zaczęło się po prostu coś zaczął postępować ten cały proces jakby układania ludziom na siłę w mózgach, jak to jest, a jak wiadomo, jak ludzie nie mają innego dostępu do innych mediów, czy jakby nie są dostatecznie zainteresowani tym, żeby zdobyć skądinąd wiadomości, to niestety potem się kończy takim praniem mózgu. A wie pani, że pani szkodzi opozycji? Tak słyszę, bardzo o sobie też słyszę. Taka tam triada prawie jest, ta Janda, ten Sztur, że to oni są symbolem tych złych, wszetecznych, kłamliwych, starych elit, które są winnym, wszystkiemu winne, których głowy... Ale to jest fragment tej propagandy, na to nie możemy nic poradzić. To są podli ludzie, źli i podli ludzie. A to pani też przeżywa, jak pani... Ja to przeżywam. Te odpryski ja to docierają? Przeżywam i mnie to dotyka i jest mi przykro, źle. Bo oni w krótkim czasie z Krystyny Jandy, najwybitniejszej polskiej aktorki, idolki, całej masy, jak nie milionów Polek, zrobili właśnie jakąś złą postać, prawda? No, na szczęście widzowie teatralni to jest elita. To jest elita tego kraju, w związku z tym oni są nieprzemakalni, jeśli chodzi o tę propagandę.
W każdym razie mają swoje zdanie i jakoś ciągle sale są pełne, jak gram. A teraz siedzę głównie w teatrze. Natomiast to nie jest tak do końca. To znaczy, jak pojawiam się na ulicy, nie pojawiam się często, ale jednak jak się pojawiam, to bardzo wielu ludzi podchodzi do mnie i dziękują i nie mają mi za co dziękować. Ludzie są odporni jednak. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli nawet ktoś mi mówi, że dziękują za postawę, to ja za każdym razem mam taki wstyd trochę, bo ja nie jestem bardzo aktywna. Ja robię to, co do mnie należy. Te małe światy swoje, te małe rzeczy załatwiam w sposób absolutnie najlepszy, perfekcyjny. Prowadzę teatry, które po prostu mają powodzenie, dajemy sobie radę, poruszam poważne tematy. Że rozmawiałem z panią 2 lata temu, to trochę pani narzekała na wymiar ekonomiczny całego przedsięwzięcia. Tak, ale dajemy sobie radę dzięki temu, że ludzie... Jesteśmy wciąż nad wodą, tak? My mamy 95% frekwencji. Jeżeli pan w ogóle cokolwiek, że tak powiem, z tej branży... A pan przecież się orientuje w tych sprawach, to wie pan, że to jest prawie nieosiągalne. A to ludzie przychodzą na Jandę, czy do teatru Jandy? Co bo to jest haczykiem? Nie, haczykiem jest to, że my po prostu dajemy im propozycję bardzo szeroką, po pierwsze, poważną, a po drugie jesteśmy ich partnerami do wszelkich spraw, i do śmiechu, i do zastanowienia, i do rozpaczy, i do krzyku, i do błagania o jakąś litość. A ma pani jakiś specjalny repertuar na sezon jesień 2023? No myślę, że trzeba by zrobić Ciemności kryją ziemię. Ale czy Kessler to nie byłoby za grubo znowu? Andrzejewski bardzo, bardzo w tej chwili moim zdaniem by się sprawdził. To Miazga też byłaby dobra, nie? Tak, natomiast robimy Władcę Much jako najbliższy tytuł. Władcę Much dla tego pokolenia, które, znaczy u nas oni przychodzą do teatru. Jan Klata mi mówił, że on przygotowuje wyzwolenie. I no, chyba premiera ma być dzień czy 2 dni przed wyborami. Ja mówię, panie Janie, czy pan ma na pewno nosa do repertuaru? Nie wiem, co się stanie, nie wiemy, co będzie. Natomiast ważne jest, żeby ta grupa, która jest u nas w teatrze, nas nie opuściła, żebyśmy dalej byli jakimś tam dla nich. Czy mówi pani, że niezależnie od wyniku wyborów, teatr musi trwać, tak? Bo tak, to jest pani podmiot liryczny. Tak, tyle, że ta część wyborców, która jest jakby bliska moim poglądom, to jest naprawdę niemała grupa teatromanów i oni po prostu zwyczajnie zapełniają salę i staram się, żeby w repertuarze było o wszystkim, o wykluczonych i o ludziach, którzy, no, wszystkie tematy aktualne poruszamy. I oni są nam za to wdzięczni. Są i myślę, że nawet jak się nie wiadomo, co stanie, to oni będą dalej naszym towarzystwem. Ale to jest straszne, że skończyły się demonstracje, skończyli się ci z tamtej ciemnej strony mocy, którzy przychodzili, przeszkadzali nam w spektaklach, czy wychodzili demonstracyjnie. Dużo było tego, czy to incydenty? Były takie 2-3 miesiące rzeczywiście, tam kilku takich amatorów od różnych... A to było pani, to było w którymś momencie konkretnie? Tak, ja już nie pamiętam dokładnie, z czym się... szczepionkowym? Nie, przed szczepionką jeszcze. Po szczepionce to były takie przed teatrami jakieś takie, ale to były takie jakieś nieudane zupełnie grupki, tam 2-3-osobowe. A wcześniej było tak, że demonstracyjnie jakby bojkotowali spektakle, szczególnie kiedy byłam na scenie i był Maciek Sztur na scenie. Ale wie pan, no jeżeli przerywali Boską, no to już po prostu nie mogli, bo ludzie by ich zabili po prostu. Ludzie ich chcieli zabić, jak oni nam przerywali spektakl. Ale pani, czy oni bardziej Jandzie przeszkadzali, czy Szturowi? Nie, ja myślę, że w ogóle chodziło o nasz teatr, to, że byliśmy oboje na scenie. Zresztą myśmy spokojnie przeczekiwali te awantury, wiedzieliśmy, że publiczność to za nas załatwi. Że to się stało, częścią przedstawienia, tak? Tak, i w ogóle nie zwracaliśmy na to uwagi. Natomiast to się już dawno skończyło wszystko. Natomiast no, ludzie są w Polsce tak podzieleni, że wiadomo, jaką my mamy publiczność. A czy 4 czerwca była pani na demonstracji? Teraz, tak. Niestety grałam.
I to było zamówione 1,5 roku wcześniej, wykupione sale. Także niestety grałam, natomiast wysłałam wielką reprezentację, którą ściągnęłam z całej Polski. Ja się śmiałem, bo obserwowałem, nadawałem relacje z tej demonstracji, z tej wieżyczki na Bristolu i się śmiałem do siebie, że 3 piętra niżej, to ja parę lat wcześniej nagrywałem ten wywiad z panią, gdzie opowiadała mi pani historię, którą często używam. Opowiadała pani, że jak pani dostała jakąś nagrodę filmową teatralną, to jak pani wraca do pracy, to regularnie uśmierca pani kogoś z rodziny, że jak ludzie się dowiadują, że jakaś krzywda, że nieszczęście panią spotkało, to się łatwiej pani ten sukces wybaczają. Tak, no tak, żartuję z tego, ale rzeczywiście co wybaczają nie? Więcej tym, którzy mają raka. niestety, okropne jest to wszystko. Co mnie trochę prowadzi właśnie do myśli, bo był ten, pomówiliśmy ten 80. rok, kiedy mieliśmy, polska inteligencja generalnie miała skłonność, że tak powiem, do ubóstwienia ludu, a dzisiaj raczej dość powszechne jest to spojrzenie, że jako społeczeństwo nie bardzo radzimy sobie, nie bardzo zdajemy egzamin, jak pani myśli? No tak, tylko że tak. My chociaż są różne społeczeństwa. My nie oglądamy tej telewizji w ogóle. Ja od 8 lat nie obejrzałam telewizji państwowej. W związku z tym nie włącza pani nigdy. Nie włącza pani nigdy. W związku z tym nie wiem, co tam się dzieje. Jak dzisiaj na przykład ktoś mnie z kolegów zaprasza, że teatr telewizji zrobił, to ja mówię, przepraszam bardzo, ale nie oglądam publicznej telewizji, nawet teatru telewizji, bo nie mogę po prostu. No, mamy jedno życie w związku z tym. W związku z tym nawet nie czuję tej nienawiści, która... Ja ją znajduję w internecie, ale to jest po prostu tak poza wszelką granicą już ta nienawiść do tej strony. Podobno teraz dokręcają śrubki już tak w ostatnich dniach, że gwinty prawie puszczają. Po prostu to jest niewyobrażalne. Znaczy, to już dawno przeszło w ogóle moje granice przyswajalności. W związku z tym się przed tym chronię zwyczajnie. Natomiast nie wiem, co będzie dalej. Ja wczoraj powiedziałam, tak, myśmy wczoraj wchodzili do takiego spektaklu Aleja Zasłużonych, który też jest nie dla wszystkich, no w każdym razie mówię tak, słuchajcie, ja miło sobie... Przepraszam, Aleja Zasłużonych co do zasady nie jest dla wszystkich. Nie jest dla wszystkich i o tym to jest opowieść Jarosława Mikołajewskiego, że to państwo decyduje, kto jest zasłużony i kto może leżeć w Alei Zasłużonych, a nie prawdziwe zasługi. Mówię tam zresztą bardzo znamienne zdanie. A najpierw czy Jarek tym razem napisał o Polsce czy o Włoszech? Gdzie jest Aleja? Jest u nas, tak? U nas jest i ja tam mówię zdanie, po którym rzeczywiście sala... Mówię tak, najpierw pójdę na cmentarz, zanim pójdę do tego biura czy do ministerstwa, bo jestem pisarką, która nie ma mnie za co mąż pochować, w razie czego gdybym umarła, nieważne. I mówię, najpierw pójdę w Aleję Zasłużonych, zobaczę, gdzie leżą chuje, koło których nie chciałabym leżeć. Mhm. I to zdanie wywołuje po prostu na widowni tak szaloną radość, że mnie to zastanawia. A potem pani, przepraszam, idzie do Glińskiego? Nie, znaczy mówię, że... Nie, pani mówi, że do urzędnika. Tak, do jakiegoś urzędnika państwowego, który... To jest urzędnik Gliński. No, idę do pani Ministerstwa Minister. Kultury. Idę do Ministerstwa Kultury i... Zresztą to jest bardzo tam specjalne spotkanie w tym ministerstwie. No nieważne, w każdym razie mówię, że reakcje ludzi są tak znamienne w tej chwili, że cokolwiek nie gramy, nawet w komedii jakiejś, cokolwiek powiemy, to nagle tak jak w latach tam... Czy PRL się przymierza? Słusznie minionych, nagle przypominają się tamte reakcje. Czy mówi pani, że Kaczyński i PiS nas wszystko, to wszystkich odmłodził, taką kurację nam zafundował, tak? Przeżyjmy to jeszcze raz, tak? Ja myślę, że zabił kilka osób. Na przykład moim zdaniem moja matka umarła przez PiS. Moja matka spędzała ostatni rok życia cały czas przed telewizorem, denerwując się do tego stopnia i jakby nie mogąc się pogodzić ze wszystkim, co słyszy, że moim zdaniem to niestety umarła od tego, że w pewnym momencie zrobił się guz i już tego nie wytrzymała. Po prostu wielu ludzi przeżywa to tak, ale tak głęboko i tak to jest bolesne, że zresztą ja wczoraj się tak zastanawiałam,
jak to może być, że po tej drugiej stronie jest jednak tylu ludzi wykształconych? Tylu ludzi, którzy... Czy to jest taki cynizm? No Gliński jest profesorem socjologii, prawda? No tak. Będzie miała pani wkrótce szansę na niego nie głosować. A nawet zadać mu bolesny cios, oddając głos na kogoś z rywali. No tak, ale... Tusk, Gliński, to sądzę, że ten wybór nie nastręczy pani. Czy wierzy pan w praworządność w tym kraju? Wierzę w jej uzyskanie. No tak, ale wierzy pan w związku z tym, że wybory odbędą się według prawa? Wierzę. Wierzy pan naprawdę? Pani Krystyno, w tym sensie, że wydaje mi się, że troszeczkę częścią nasycenia nas poczuciem bezpieczeństwa, niewiary jest powtarzanie nam, że pewnie na pewno oszukują, nie może być uczciwie. Się kurczę udało. No tak, ale jeżeli po 89, to teraz może No tak, ale niech pan sobie wyobrazi. Po jednej stronie są ludzie, którzy chcą zmiany. I ja na przykład nie czuję takiej nienawiści. Ja czuję ból. Ja czuję, no, że zmarnowałam tyle lat życia na niepotrzebne nerwy, na niepotrzebne rzeczy. A po drugiej stronie są ludzie, którzy walczą o życie. Po drugiej stronie są ludzie, którzy jeżeli przegrają... Tak, mówi pan, że oni mają... To naprawdę będzie źle. Że oni nie mają prawa nam odpuścić na logikę, tak? Na logikę po prostu nie mogą dopuścić do tego, żeby wygrała ta strona. Ponieważ zagrożenie dla nich po przegranej jest bardzo poważne, dużo poważniejsze. Mówiąc o filmach, że to oni zagrają wtedy filmy w przesłuchaniu, a nie Janda, tak? Znaczy ja już nawet nie mówię o tym, ale myślę, że to, co zrobili z całym systemem prawnym w Polsce, że ci prawnicy nie odpuszczą po tym wszystkim, co się stało. Tym bardziej, że Kaczyński w swojej niezwykłej szczerości 5 dni temu oświadcza, że jak wygra znowu, to on dokończy robotę, bo jemu w zaprowadzeniu praworządności, którą on podobno zaprowadza w Polsce, tylko te sądy przeszkadzają. Jest to jeden kroczek. Wie pan, nie wiem, co panu odpowiedzieć, ponieważ już się po prostu w ogóle nie mogę tego wszystkiego... Jestem tak uczulona na te wszystkie... A czy pan jest silny? Nie. Ja właśnie, ja raczej słyszę, że opinie, że Krystyna jest niesamowita, że ma power, siły, że wszystko by się to bez niej rozsypały, ten cały biznes. No ale mówi pan o teatrze. Tak. A my mówimy o Polsce. A czy jest pani odporna na przeszkody biznesowo różne? Już większych przeszkód, które miałam, tak, to nie mogę mieć. W związku z tym, wie pan, przetrwałam naprawdę trudne momenty. Przetrwaliśmy w tym teatrze, w tej fundacji, momenty dramatyczne. Ratowaliśmy te teatry no, jakimś cudem zupełnie. Czyli na zły czas w Polsce nie jest pani odporna? Ale nie chodzi mi ani o moją pracę, ani o moją sytuację, ani o moją pozycję, ani o moje... Tylko chodzi mi o życie, o to, co będzie dalej, o to, co ludzie nie chcą mieć dzieci, mówią podczas prowadzenia dzieci. Czy chora na Polskę, tak by pani to określiła, tak? To można powiedzieć, ale to mnie zachorowałam od Andrzeja Wajdy, to było zaraźliwe. To była choroba... Wiesz, miała pani to niezwykłe szczęście być, powiedziałbym, wychowana przez wideowieszcza Polski. Ale nie. Znaczy, trzeba mieć świadomość. Minęło 8 lat. Minęło 8 lat, od kiedy ja się właśnie nie pojawiam w telewizji, w mediach publicznych. Jestem tylko w teatrze. I gdziekolwiek pójdę, te pokolenia, ludzie nie wiedzą, kim ja jestem. To minęło. I jeżeli cokolwiek, to są ludzie, którzy tak jak ja przeżyli jeszcze stan wojenny, są mniej więcej w moim wieku i tak dalej. A te pokolenia, które przyszły, nie mają zielonego pojęcia, kim ja jestem. Ja mam na to dowody każdego dnia. Czy ma pani poczucie... Ta telewizja, to szkolnictwo. Ma pani poczucie, że ta władza trochę zabrała pani i trochę kawałek życia i trochę unicestwiła fragment Ale to mi na tym nie zależy. Pani CV? To już mi nie zależy na tym. To już w ogóle, wie pan, to już mi nie zależy. Natomiast trzeba powiedzieć, że po prostu ci ludzie to są inni ludzie. To są wychowani przez PiS pokolenia już.
są, za chwilę nastolatkowie, którzy byli właśnie dziećmi, jak PiS zaczynał rządzić, będą mieli po 20 lat. Wie pani, ale z drugiej strony może to jest nadzieja. Mówi mi 3 godziny tu temu pani prezydent Dulkiewicz, że po raz pierwszy pójdzie głosować pokolenie już w pełni wychowane, całe życie co do dnia spędzili w Unii Europejskiej i sobie inaczej sobie nie wyobrażają. No to, tak, i nie mają wyobraźni. Medal ma dwie strony. Medal ma dwie strony. Mają wyobraźni, co to będzie, jeżeli nie pójdą głosować. A pani dzieci są tak zaangażowane, no, że tak jak Polskę, mają, jak, moje jak pani? Moje dzieci mają 40-30 lat. Moje wnuczki, właśnie w Gdyni jest film mojej wnuczki. Także to już są, ale to są ludzie świadomi. Wszystko to nie mówią, jest wyniesione z domu. A dzieci czasem pani nie mówią, mama, daj spokój z tą Polską, odpuść, będzie jak będzie. Nie mówią. Wiedzą, że nie poskutuje. Tak, tylko że moje dzieci są ludźmi, jak to nazwać, światowymi. Oni mówią w wielu językach. Syn jest fizykiem, pracuje z całym światem. Drugi syn pracuje z wieloma, nie wiem, bo jest grafikiem komputerowym, pracuje z całym światem. To nie są już tylko Europejczycy. Ja wiem, ale też przeżywają to wszystko. To są ludzie świata. Też przeżywają wszystko to, co się tutaj dzieje. Przeżywają, ale nie tak jak ja. Oni troszeczkę traktują mnie jak taka pani, co taka trochę Krawcowa, co szyje i się martwi, że jej nie wyjdzie. Oni są w ogóle ponad tym. Oni należą do świata. Im PiS nie może zabrać życia. Ale tylko dzięki temu, że należą do tej grupy ludzi, którzy zawsze byli światli, zawsze studiowali, mają dostęp do wszelkich informacji, czytają, jeżdżą po świecie, podróżują i im PiS nie zabierze nic. To, o czym pani marzy, I we wrześniu, i w październiku, i w ogóle. O tym marzę. Ja nie mówię o tych, którzy wiedzą, gdzie żyją i wiedzą, gdzie chcą żyć i mają własne zdanie. Ja mówię o całej tej dużej grupie ludzi, a także starszych ludzi w moim wieku, w których nagle wywołano w nich taką nienawiść. Ja po prostu nie mogę tego słuchać. Myślisz pani, że Andrzej Wajda chciałby zrobić film o swoim sąsiedzie z Żoliborza? Może. To jakiś polski Mefistofeles był. Może, ale nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć. Natomiast miałby publiczność na tym filmie. Czy może jeśli wolał pozytywnych bohaterów, to może by zrobił jakieś filmy o Tusku, jak pani myśli? No wie pan, to jest absolutnie pozytywny bohater moim zdaniem, w związku z tym wszyscy pozytywni bohaterowie dla sztuki są nudni. Trzeba robić się o negatywnych, bo to może o Glińskim film, co to byłoby coś? Ja myślę, że minister kultury jest postacią peryferyjną jednak. Tak? Tak, że to jest po prostu funkcjonariusz państwowy, który po prostu zwyczajnie podpisał coś i się z tym zgadza i to nie jest człowiek, który w ogóle zostanie w naszej pamięci. Myślę, że to jest jednak ktoś, kto po prostu... Aparatczyk po prostu od kultury, urzędnik, tak? Który po prostu... czy ja wiem, czy w nim płonie taki ogień? Zobaczymy, do tego, co robi? Za chwilę kampania. Musi się zmierzyć jako jedynka PiS-u w Warszawie z Tuskiem, więc będzie mógł pokazać swój ogień. Boże, co to będzie? W tych wyborach? Co to będzie? W wyborach to jest w Warszawie, to proste. Ja uważam, że Kaczyński czyni... Ja nie głosuję w Warszawie, także ja mam z głowy. Ja głosuję w Milanówku. Czyli pani jest obważanek, tak? Tak. A Suwałki to była podróż artystyczna? To była artystyczna, to był festiwal Andrzeja Wajdy. No tak, bo Suwałki, z których kandydował Wajda i Geremek. Tak. To jest ważne miasto w jego... Ważne miasto i tam Andrzej Wajda jest bardzo pamiętany i honorowany, także tutaj jakoś przetrwało jakimś cudem. A proszę powiedzieć, pani Krzysztof, jakie właśnie Suwałki mówi polski biegun zimna. Czuje pani w powietrzu coś politycznie, termicznie, nastrojowo w Suwałkach innego niż w Warszawie? Nie. Nie? Absolutnie nie.
Nie, akurat ci być może... Czyli podział Polski nie jest podziałem geograficznym. Tylko, że ja się nie spotykam ze wszystkimi. Ja spotykam się tylko z tymi, którzy pamiętają Andrzeja Wajdę, moje role, którzy są po tej stronie. No wie pan, to jest tak, że my się już nie spotykamy w ogóle ze sobą. W związku z tym, no czasem tam, nie wiem, czyli jakaś starsza pani na mnie tupnie albo... Inteligencja w Suwałkach jest taka sama jak w Warszawie. Myślę, że tak. Natomiast to jest tak, że my się już ani nie spotykamy, ani nie rozmawiamy ze sobą. Omijamy się z daleka, żeby nie wywoływać niepotrzebnych emocji. Czasem ktoś jest wyjątkowo perfidny czy podły, no to coś zrobi złego, pan porysuje gwoździem samochód albo coś, ale... Zdarza się? Tak, w Milanówku się zdarza. Ja miałem jeden gwóźdź, wie pani, to zostawiłem tuż przed demonstracją, na początku KOD-u. No to oczywiście gwóźdź był tak przez cały samochód. Tak, ja widziałam taki, który samochód mojej sąsiadki, który jest cały otoczony, znaczy cały zarysowany, ale... to jest straszne, że my się w ogóle podzieliliśmy na pół. A Milanówek jest bardziej opozycyjny, czy bardziej pisowski? Myślę, że jest tak pół na pół. Tak? Czy pani była sąsiadką Rymkiewicza? Nie, mieszkał dość daleko ode mnie, natomiast nigdy się nie spotkaliśmy tam. No, bo to byłaby ciekawa rozmowa, nie? Tak, ale... To tylko potwierdzenie, że po drugiej stronie też bywają wybitni inteligentni ludzie. Wybitni, oczywiście. Oczywiście to trzeba też honorować. No. Natomiast jak jechałam dzisiaj do pana, pomyślałam sobie, co ja mam panu do powiedzenia. No i pomyślałam sobie, że sporo, nic. Tak. Że nic, pani, że mój stopień pani frustracji... Pani Krystyna, powiem złośliwie, że już mogłaby pani wyrosnąć z kokieterii. Ale wie pan, nie, bo mówię, co takiego można powiedzieć dzisiaj, co ma znaczenie? Ale nagle zrozumiałam, że mój poziom frustracji i jednak pesymizmu... Jest pani bardziej pesymistką teraz, tak? Jest taki, że właśnie nie powinnam się odzywać głośno, żeby nie odebrać ludziom nadziei. Czyli się pani trochę boi tego 15 października? Boję się jak po prostu ognia. Boję się pani wyniku? Czy boję się pani, co będzie jak przegramy? Czy co będzie jak wygramy? Wszystkiego się boję. Tak? Wszystkiego się boję. Ale jedno jest pewne, że tak sobie myślę, że jeżeli przegramy... Tak, Agnieszka z Pytem się nie bała niczego, nie? Ale ja mam 70 lat. Już, wie pan... Nie. I tyle pięknych jest rzeczy na świecie. Tyle wspaniałych. I tylu wspaniałych ludzi. Mądrych, inteligentnych, otwartych, twórczych, z talentami. Po co się zajmować taką malizną? Takim czymś. To coś, co sprowadza nasze życie do takiego parteru, takiego brudu, takiej ohydy, że po prostu po co tak żyć? Ja na pewno wiem, że jeżeli przegramy, to ja będę sama. To ja już zostanę sama. W sensie? Udaję się na emigrację, znaczy będę dalej grała, będę robiła teatry, będę robiła wszystko, ale... Wewnętrzną taką? Ale na wewnętrzną emigrację udaję się na pewno. Ja już po prostu nie mogę dalej tak żyć. Nie mogę swojego życia zamieniać w kloakę, w jakąś rozedrganą, złymi emocjami nerwicę. Nie chcę. A z drugiej strony strach, że jak wygramy, to nie oddadzą władzy, tak? Więc pani ma tylko... Jak nie oddadzą? No muszą. No, więc pani ma tylko scenariusze złe albo gorsze. Tak. Nie. Ja myślę, że no co prawda tak, struktury są do samego dna zmienione w tej Panie, chwili. Ale... Krystyna, spotykamy się 31 sierpnia, to poniekąd wymusza na nas kierunek myślenia pod tytułem, jak to ktoś powiedział, w Polsce są możliwe wszystkie rzeczy, nawet zmiany na lepsze, a nawet od czasu do czasu cuda. Ale wie pan, a co pan na ten temat mówi, że wszyscy mówią, że wynik wyborów w Polsce to jest przyszłość Europy, to zadecyduje o przyszłości Europy. Nie no, znaczy Polska nie jest tak peryferyjnym krajem, żeby nie był istotny dla nikogo. Czyli ja mogę spokojnie się udać na emigrację wewnętrzną, robić dalej rolę. I dalej pani będzie w Europie, tak? Tak, i będę po prostu, i nie będę brała odpowiedzialności za cały świat i za całą Polskę. Wie pani, Kaczyński z tej Europy pani nie wyprowadzi. Przyjmuje założenie, że pani ją ma w sobie, więc nie da rady.
Nie wiem, ja już nic nie wiem. Ja się nie dam wyprowadzić, ale nie wiem, co będzie. Ja się tak boję. Ja się czuję tak, jakby 15 miała być jakaś bardzo poważna operacja. I nie wiadomo, czy przeżyjemy. Jak to wie pani, jak w tym dowcipie, ja się nie boję o rakowinu, tak? Tak. Nie wiem. A 1 października idzie pani na demonstrację? Ja 1 października gram w Krakowie. Tak? No kurczę, gram w Krakowie. Pani specjalnie ma taki antypatriotyczny grafik. Nie, tylko po prostu to jest ustalane 2 lata wcześniej. A gdzie pani gra 15? Jestem, przyjeżdżam tak? z Gdańska do Warszawy i zdążę na głosowanie. Czyli w Milanówku pani głosuje, a ma pani już, ja nie wiem, bo ten grafik ma pani szalenie precyzyjny, o czym wiem, także stąd, że dawno się z panią próbowałem. Tak, przepraszam umówić, bardzo. A na 20, na 15 października ma pani jakieś plany? No, że pójdę głosować. No ja wiem, ale to już przed 20. A potem albo 20. się upiję, albo pójdę spać. Znaczy, albo pani się upije na smutno, albo na wesoło, tak? Nie, upiję się do żygu. Jak mówi mój kolega, do żygu się upijemy, a jak nie, to pójdę spać. Pójdę spać. Koniec. Czyli problem ewentualnego zwycięstwa rozwiążę pani snem, tak? Tak, życie snem będzie potem. No dobrze, dobrze. Nie, to wszystko jest takie po prostu, jakieś mam takie uczucie, jakbym miała rwanie poważne wszystkich zębów tego 15. Śmieję się trochę, wie pani, bo jak ostatni raz poszedłem na ten zabieg, to pani dentystka po pół godzinie zadawania mi i chyba sobie też strasznych cierpień mówi, nie da się. Ja mówię, wie pani, ja już żyję ponad 50 lat, jeszcze diagnozy pod tytułem nie da się, nie było. Jak się nie da? No nie da się, nie daje rady. I ja mówię, co pani mówiłem, że muszę z tym żyć? No tak, no dobra, nie ma wyjścia, to biorę to na siebie. Czy traktuje, wie pani, trochę ten PiS jak ten trzonowy, którego się nie dało wtedy wyrwać, ale może go jakiś sprytny stomatolog, Tusk ma biuro za ścianą, może to zrobi 15 października. Ja jestem bardzo, ja mówię, że trzeba mu zaśpiewać piosenkę Nikt, tylko ty. Była taka piosenka tak, piękna przed wojną. Nikt, tylko ty. A kto to śpiewał? Ty jeden tylko i nikt więcej. Kto to śpiewał? O, to bardzo dużo śpiewał. To Loda może? Może, tak. Bardzo, tak. To Tamara piosenka. Ja mówię, nie, no po prostu ja nie widzę w tej chwili drugiego człowieka, który miałby tyle determinacji, mądrości, spokoju jednocześnie. Czy Amerykanie mają na banknotach In God We Trust, a my powinniśmy mieć In Tusk We Trust, tak? Może, natomiast boję się tej socjotechniki PiSu, która jest po prostu doskonała. Ja nie wiem. Czy jesteśmy będą naiwni? Boże, jakie to jest podłe. Jakie to jest podłe i jak to łatwo ludzi zaraża. Pan Jarosław, słysząc panią, teraz powiedział, pani Krystyno. Wszystko to ja sam wymyśliłem. Pani Krystyno, to nie jest teatr, to jest polityka. No, to jest polityka. I w te klocki jestem mocniejszy. No tak. No, być może, tak. Ale ja fałsz czuję natychmiast. Ma pani ucho na fałsz? Mam ucho, naprawdę mam ucho. To jest po prostu obezwładniające. No nic. Pani Krystyno, serdecznie dziękuję na rozmowę, na zarzowę i chciałbym powiedzieć, żeby ten żyb był jednak na wesoło. Dobrze, no zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Czas modlitwy przed nami. Życzę Polsce, żeby jednak tak było sprawiedliwość była po naszej stronie. Sąd sądem, ale sprawiedliwość, no tak, żeby była po naszej stronie. I prawo, no tak. Super, dziękuję pięknie. Dziękuję.